Dzień dobry. Dzisiaj takie krótkie, nadprogramowe nagranie, którego w ogóle nie planowałem robić, a to dlatego, że oddałem swoją maździoszkę na duży przegląd do serwisu po 120 tysiącach kilometrów. Kwarantanna kwarantanną, ale ja dokonuję zakupu usług na cele prowadzonej działalności gospodarczej, więc to jeszcze mogę zrobić. Znaczy ja w ogóle nie mam kwarantanny takiej orzeczonej administracyjnie, tylko to się nazywa ten social distancing. A w związku z tym, że dziecko ma wolne od szkoły i muszę się nim też zajmować, to dzisiaj towarzyszy mi mój mały stworeczek, który się może przedstawić. Tylko żeby się stworeczek przedstawił. Stworeczek, jak masz na imię? Emilka. I to dzisiaj właśnie z tą damą będę jeździł samochodem, który się nazywa Mazda 6, ale rocznik 2018, czyli samochód troszkę młodszy od mojego. Znaczy rocznik, w sensie rocznik modelowy Mazda 6 2018, a samochód ma przejechane 8000 km. Dostałem go na kilka godzin jako auto zastępcze i nie planowałem nic nagrywać, ale stwierdziłem, że pokażę, jaka ta Mazda 6 2018 jest i co mi się w niej podoba względem tej, co ja mam. Zrobiliśmy sobie krótką przerwę, jeździliśmy 2 godziny i dla takiego małego szkrawa 2 godziny w foteliku to nie jest dobry czas, więc postanowiłem pozwolić jej trochę posiedzieć z przodu, ale oczywiście na postoju, a nie w trakcie jazdy. A że Emilka jest bardzo chętna na pokazywanie się przed kamerą i bardzo lubi, gdy jej się robi zdjęcia i w ogóle bardzo się lubi stroić i pokazywać, to ona się bardzo chętnie wypowie na temat tego samochodu. Która Mazda ci się bardziej podoba? Nasza czy ta? Nasza. A dlaczego? Bo jest ładniejszy kolor, świeci się przy słońcu, ta jest taka szara, nie świeci się w ogóle, ale jedynie w tej Mazdzie mi się podoba to. A czy nie uważasz, że jakby tą Mazdę umyć, to by się tam świeciła w słońcu? Nie wiem. A wolisz jasną tapicerkę czy ciemną? Jasną. Dlaczego jasną? No bo jest lepsza, to jest taka ciemna. U naszej Mazdy jest lepiej. Mhm. Jedynie w naszej Mazdzie mogłoby być to. W sensie okno dachowe? No. A dlaczego lubisz okno dachowe? Bo jest takie fajne, można otwierać je, jak jest gorąco bardzo. To chodź jeszcze raz, wyjdziemy i zobaczymy, jaki to ma kolor. Żebyśmy nie mówili bzdury. Dobra, Mili, to powiedz mi w tej chwili, jaki ta Mazda ma kolor. No taki szarobury. Jakby szarobury? No takie chmury. Jakby chmury, ale wygląda jakby był złoty. Nie no, jak to? Złoty czy szarobury? No nie. Zdecyduj się. Wszystkie mi... Ja myślę, jak chmura mi że to jest jakiś kolor szary. Chyba nawet jest takie słońce dzisiaj i ostre i jednocześnie... Ja bym musiał... Się ja się nie znam na kolorach. Ja bym musiał zajrzeć do katalogu i powiedzieć, jak się ten kolor nazywa. A powiedz mi, bardziej ci się podobają takie felgi, jakie my mamy, czy te? Te. Te? No. A mi się bardziej podobają takie, jakie my mamy. No. No widzę. Widzisz. Wszystko mamy na odwrót. Wszystko mamy na odwrót. No. No dobra. Tak naprawdę z zewnątrz to ta Mazda różni się tylko dwiema rzeczami. Różni się felgami i różni się grillem. I tak poza tymi dwiema różnicami to jest tak naprawdę tak ten sam samochód. To mi się podoba bardziej niż u ciebie. Mi się to też bardziej podoba tutaj. No. Znowu w środku samochodu, dziecko już zapięte w foteliku. Także porozmawiamy sobie troszkę o wnętrzu, które względem mojej maździoszki zmieniło się bardzo, no nie powiem, że drastycznie, ale diametralnie. Są tutaj bardzo istotne różnice. Przede wszystkim zastosowane materiały sprawiają wrażenie materiałów dużo lepszej jakości. Zmienił się panel klimatyzacji. Nowy panel klimatyzacji przede wszystkim wyposażony jest w 2 bardzo fajne przełączniki, mianowicie wentylację foteli przednich, której w Maździe brakowało. I było to bardzo istotny ubytek na tle innych samochodów tej klasy i tego segmentu. To znaczy na przykład, nie wiem, Passat, Talisman takie funkcje miał, Mazda nie miała, w tej chwili też już ma. Bardzo fajna sprawa, niestety retrofitu takiego się nie da zrobić. Pojawiły się nowe zegary, które są dużo bardziej nowoczesne od tych, które ja posiadam w swojej maździoszce. Aczkolwiek ta nowoczesność prawie nic nie zmienia poza
takim ogólnym wyrażeniem świeżości. To znaczy, one nie mają takich funkcji jak na przykład w grupie WAG, żeby się pokazywały wskazówki nawigacji na ekranie tutaj. Z drugiej strony nie jest to też potrzebne, gdyż jest bardzo fajny wyświetlacz HUD, którym już się zakochałem. Teraz akurat jest słońce i go trudno jest uchwycić na kamerze, ale on jest w rzeczywistości dość dobrze widoczny. On nie jest już wyświetlany na tej małej plexiglasowej szybce, tylko jest wyświetlany normalnie na szybie. Przejechałem tym samochodem 42 km, a tak naprawdę po pierwszych 10 km już w tym wyświetlaczu byłem zakochany. To znaczy jestem nadal i gdyby była możliwość zrobienia retrofitu do mojej Mazdy z takim wyświetlaczem HUD na szybie, to z pewnością, jeśli byłyby to jakieś rozsądne pieniądze, bym się na takie retrofit skusił. Druga rzecz taka nowa to jest system kamery 360 view. Ten system jest bardzo prosty, bym nawet powiedział, że to jest taka grafika trochę jak z Atari z lat 90., przynajmniej tej Mazdy. To połączenie tych trzech kamer też nie jest takie płynne, nie sprawia złudzenia takiego jednego obrazu z góry. Widać, że to są cztery oddzielne kamery. I także nie jest to takie może bajajanckie rozwiązanie jak w grupie WAG, ale pomimo swojej prostoty i pomimo bardzo słabej jakości tej kamery, zarówno przedniej, jak i tylnej, na przykład a teraz bym musiał rzucić bieg wsteczny, to zobaczymy, jak wygląda kamera z tyłu. Tak wygląda kamera z tyłu. I tak wygląda kamera z przodu. Nie jest to jakaś super jakość, nawet śmiem twierdzić, że w mojej maździoszce jakość jest tej kamery dużo lepsza, ale pomimo tego obrazu, tak jak powiedziałem, dosyć prostego, ten system spełnia swoje zadanie i dzisiaj, gdy musiałem wyjechać z miejsca po parkowaniu prostopadłym tyłem, gdzie ktoś sobie zaparkował tak w poprzek, niezgodnie z prawem, poza wyznaczonym miejscem postojowym, to swoją Mazdą musiałbym to zrobić na 3-4 razy, a dzięki systemowi kamery 360 udało mi się to zrobić na 2 razy. Także widać tutaj istotną poprawę. Pomimo, tak jak powiedziałem, prostoty tego systemu i tego, że on jest bardzo często krytykowany za to, że ten obraz jest taki, jaki jest, to znaczy on nie jest za ładny. No i jak jest tak, jak dzisiaj jest... Już się zrobiło trochę cieplej, pomimo, że na zewnątrz jest tylko 5 stopni. Włączyłem sobie dla testu wentylację foteli. I skóra się bardzo przyjemnie chłodzi. Dzisiaj akurat to prędzej bym włączył docelowo grzanie niż chłodzenie, ale myślę, że to jest funkcja, która latem na pewno się bardzo przyda. Z kolejnych rzeczy, których nie ma w mojej maździoszce, to jest auto hold. Piękna sprawa. Też się do niego bardzo szybko przyzwyczaiłem. Niestety skończyłoby się to o mało co tym, żebym pewnemu panu wjechał w dupkę przy małej prędkości, gdyż ten system ma jedną istotną wadę, a mianowicie raz włączony, tak jak teraz go uzbroiłem, przy wyłączeniu silnika i następnym włączeniu on znowu będzie rozbrojony i trzeba za każdym razem pamiętać, po wejściu do samochodu, jeśli chcemy korzystać z autoholda, że należy go uzbroić. Niestety nie da się go raz włączyć. System kamery 360 ma jeszcze jedną bardzo fajną funkcję. Nawet w trakcie jazdy przy w zasadzie dowolnej prędkości, przynajmniej tak do 50 km na godzinę, więcej nie próbowałem, za pomocą takiego przycisku View na panelu tutaj, za pomocą tego przycisku, można ten system tak naprawdę w dowolnym momencie wyłączyć i włączyć, czyli jeśli jedziemy gdzieś tam z małą prędkością, nie jesteśmy pewni, czy się zmieścimy, czy widzimy jakiś słupek i tak dalej, zawsze jest możliwość pomocy sobie za pomocą tych dodatkowych kamer. Nie jest to związane z tym, że na przykład, nie wiem, musimy zwolnić do 10 km na godzinę, on się włączy automatycznie, jak przyspieszymy, się wyłączy. Przy w zasadzie każdej prędkości można go włączyć. Piękne rozwiązanie, mi się to bardzo podoba. Bardzo mądrze ktoś wymyślił to, że jest ten przycisk do jego włączenia. Niestety nie we wszystkich samochodach tak jest. W niektórych jest tak, że on się automatycznie nie włącza poniżej na przykład 10 czy 15 km na godzinę. Później się wyłącza i nie ma możliwości jego manualnego uruchomienia. Pojedziemy sobie troszkę na trasę. Znaczy na trasę. Przejechałem w ogóle do tej pory 42 km, spalanie 9 litrów. Jest to spalanie porównywalne, które osiągnąłbym swoim 2,5-litrowym silnikiem. To jest wersja Sky Passion z silnikiem 2.0.
wiem, że jest to silnik 2.0, nawet nie sprawdzałem w dowodzie, dlatego że nie ma manetek do zrzucania biegów przy kierownicy, a jest automatyczna skrzynia biegów. I pozostałe wyposażenie to jest wyposażenie typowe dla wersji Sky Passion. Nie do końca powiedziałem prawdę, że te zegary elektroniczne zupełnie nic nie dają, bo są tutaj dwie bardzo fajne funkcje. Po pierwsze, wskazania ograniczenia prędkości odczytywane z systemu Traffic Signal Recognition, TSR, pokazują się również na wyświetlaczu głównym. Jest to szczególnie ważne dla tych, którzy na przykład nie mają HUD-a, a chcieliby taką funkcję mieć. Po drugie, pokazuje się taki, w lotnictwie się na to mówi, speedbug, czyli ten czerwony wskaźnik, który tutaj jest w tej chwili pomiędzy 50 a 60 km na godzinę. On się pokazał dlatego, że w tym miejscu ograniczenie wynosi do 50 km na godzinę. Zaraz wyjedziemy z terenu zabudowanego i ten speedbug po opuszczeniu terenu zabudowanego podniósł nam się do 90 km na godzinę. Mam na myśli tutaj tą taką czerwoną wyździągłę. Kolejna rzecz to na przykład włączymy tempomat. Mamy w tej chwili włączony tempomat, widać go też chyba na HUD-zie. O, taki jest ładny HUD na przedniej szybie. Piękna sprawa. I po tym, jak włączyłem tempomat, ustawiłem mu jakąś prędkość, to mamy taki zielony bug, który nam mówi, jaką mamy w danej chwili ustawioną prędkość. W tej chwili mamy 62 km na godzinę. I gdy tempomat deaktywuje, to ten bug nadal zostaje, ale w wersji szarej. I można sobie w trybie manualnym, bez tempomatu, bardzo precyzyjnie utrzymywać prędkość. Trzeba tak naprawdę tylko tak wciskać pedał przyspieszenia, żeby wskazówka była na tym bugu. W tej chwili jedziemy w miejsce, gdzie jest ograniczenie do 70 km na godzinę, i nam się speedbug czerwony przestawił na 70 km na godzinę. Piękna sprawa. Tutaj lekko mi się przekroczyło prędkość. Ustawię mu tempomat. Ustawiłem tempomat na 73, żeby się ktoś nie burzył, że za wolno jedziemy. Żeby tą tolerancję jakąś, którą samochód ma, wykorzystać. I też warto zauważyć, że spalanie przy tej prędkości wynosi pomiędzy 4 a 5 litrów na 100 km, czyli jest to takie samo spalanie jak w 2,5-litrowej Maździe. Także ja nie widzę jakiejś wielkiej ekonomii z zakupu silnika 2.0 nad silnikiem 2,5. A powiedz mi, Miluś, wolałabyś siedzieć na fotelu czy w tym swoim foteliku? Na fotelu. A dlaczego? Bo jest wygodniejsze niż fotelik. Jest wygodniejsze niż fotelik. Bo jak chce się na przykład o tak, no to potem robię tak. O. Bo jest tak niewygodniej i tak siedzę. Mm-hmm. No widzisz, to jeszcze musisz trochę poczekać, to będziesz jeździła na fotelu. A ile ty masz wzrostu? Nie wiem. A ile ważysz? 20... 30... 30 kilo to ty na pewno nie ważysz. Nie, 20... no, 22. No właśnie. To jeszcze musisz trochę poczekać, żeby jeździć bez fotelika. Okej, młodą damę odwiozłem do domu. Mamusia się troszkę dzieckiem zajmie. Ja do dziecka wrócę za jakieś 2 godziny. Jestem umówiony przed 16 na odbiór swojej maździoszki. Także jadę już powoli do serwisu. Po drodze zahaczę o Orlen, kupię sobie kawę. A kawa jest ostatnio sprzedawana. Znaczy kubki do kawy wydawane są w foliowo-papierowych pojemnikach. Tam jest jeden cukier, znaczy jedno opakowanie cukru białego, jedno opakowanie cukru ciemnego i mieszadło. Taka niby norma higieniczna. Oczywiście strefa konsumpcji wyłączona z użytku. Maździoszka, jak widać, ma spalanie bardzo porównywalne do mojej maździoszki 2,5-litrowej. Także nie wiem. Na pewno jest różnica w cenie pomiędzy samochodem 2.0 i 2,5 litra. Ale w spalaniu jest to różnica niewielka. W dynamice jest to bardzo duża różnica przy ruszaniu. Ten samochód w trybie sport zachowuje się mniej więcej tak jak samochód z silnikiem 2,5 bez trybu sport. No i na trasie
Nie jest to taki wół totalny, da się tym samochodem normalnie jeździć. Nawet bym powiedział, że on jest przyjemny, no ale ja nie wyprzedzam często, więc w taki sposób, jak na przykład tutaj panowie przed chwilą mnie wyprzedzili. Więc ja nie odczuwam jakiegoś wielkiego zapotrzebowania na moc, na moment obrotowy. I nie mogę powiedzieć, żeby się tym samochodem jakoś nieprzyjemnie jeździło. Ale zawsze jak jest te kilka koni więcej, no to człowiek się tak czuje bardziej pewnie i ma wrażenie, że ta kontrola nad samochodem jest większa, bo naciska gaz i samochód jedzie. Oto jest tak, że naciskam gaz, no i samochód też jedzie, ale trochę inaczej. Być może gdybym nie miał 2,5 i od zawsze bym jeździł 2,0, to by to nie było dla mnie tak istotne. Jak widać, no na ten ekran nowoczesny, tak jak powiedziałem, on nie daje dużo więcej funkcji poza tymi speedbagami, których wtedy nie było. Są dwa speedbagi, jeden z ograniczenia prędkości, a drugi z tempomatu, który jest zielony, jeśli tempomat jest włączony, albo szary, gdy tempomat jest wyłączony. Rozpoznaje też znaki drogowe takie, których nie rozpoznaje Mazda 2017. Na przykład rozpoznaje znak zakaz wyprzedzania. I taki znak też mi się dzisiaj pokazał tutaj. Bardzo fajna sprawa. I ekran do nawigacji. Ekran do nawigacji systemu Mazda Connect, ale już o 1 cal większy. To jest bodaj 8 cali, a ja mam 7 chyba, czy jakoś tak. Nie pamiętam rozmiaru w calach. Ten ekran jest dużo bardziej przyjemny. Nie chodzi tylko o to, że on ma cal więcej przekątnej, bo to jest, bym powiedział, rzecz wtórna. Być może tylko mi się tak wydaje, ale on sprawia wrażenie, jakby był pokryty innym materiałem niż w Mazdach do tych po pierwszym i po drugim faceliftingu, czyli od 2015 roku produkowanych, gdyż dużo lepiej na nim widać, tak jakby nie odbijał tyle światła. Ten ekran w mojej nawigacji sprawia wrażenie, jak gdyby odbijał dużo światła. Ten tutaj jest taki zdecydowanie bardziej matowy, dużo przyjemniej się na niego patrzy. No i jest większy. Ale to, co mnie zdziwiło, to brak CarPlaya. W tym samochodzie nie ma CarPlaya i ja myślałem, że w tych Mazdach CarPlay jest, nazwijmy to, wyposażeniem standardowym. To znaczy, że ten CarPlay jest po prostu zawsze w Mazdach 2018. A tu się okazuje, że można go nie mieć, albo ja go nie potrafię w tym samochodzie włączyć. Ale sprawdzałem w menu i tam takiej funkcji jak CarPlay nie ma. Są urządzenia Bluetooth, są urządzenia sieci Wi-Fi, ale nie ma ani tych checkboxów do CarPlay, ani do Android Auto. Także to też taka uwaga. Jak widać, spalanie 8,5 litra w takim cyklu mieszanym, które mam, to jest spalanie bardzo porównywalne do tego, co mam swoim samochodem. Swoją Mazdą może bym nawet wycisnął w takim cyklu, jak jeżdżę dzisiaj, 7,5 do 7,8 litra. Ale tutaj muszę przyznać dwie rzeczy. Po pierwsze, u siebie mam Webasto. Jak na przykład stałem, bo teraz w związku z tym, że nie można nigdzie wchodzić, na przykład pojechaliśmy z dzieckiem do McDonalda na frytki, to gdybym wstał swoją Mazdą, to bym pewnie włączył Webasto, bo było 2 stopnie na zewnątrz. I dzięki temu byśmy w tym samochodzie nie mazli. A tutaj niestety musiałem mieć włączony silnik, więc to też przy tak małym dystansie na pewno na spalanie ma wpływ. A po drugie, swoją Mazdą jeżdżę bardzo eko. A tą Mazdą oczywiście też jeżdżę raczej eko, zdecydowanie eko. Ale kilka razy też sobie tak mocniej wcisnąłem gaz, żeby zobaczyć, jak ten samochód przyspiesza, jak on się zachowuje. Myślę, że gdybym tego nie zrobił, no to spalanie na poziomie 7,5-7,8 litra byłoby realne. Ale nie byłoby to na pewno litra różnicy względem, przy takim samym stylu jazdy, względem mojej Madzi 2,5-litrowej. Także dla mnie idea tego silnika 2 litry jest tylko taka, że jest dużo niższy podatek akcyzowy. Jeśli jest niższy podatek akcyzowy, to jest niższa cena pojazdu. No i to może kogoś skusić, bo pomiędzy taką samą wersją wyposażenia, czyli Sky Passion 2 litry i 2,5 litra, jest dość istotna różnica. Ale to tak, to, no, później już w kosztach eksploatacji, to nie wiem, czy tam wchodzi trochę więcej oleju silnikowego do tej wersji 2,5 litrowej, czy do 2 litrowej. No tak jak powiedziałem, spalanie to jest symbolicznie wyższe. Koszt serwisu olejowego myślę, że jest podobny. Osprzęt silnika jest podobny. Wątpię, żeby się ten silnik 2,5 litrowy szybciej zużywał. To są wszystko tak naprawdę takie same silniki, bo ten silnik 2,5 litra to jest też rzędowy silnik czterocylindrowy. Gdyby to był silnik V6, który ma 6 cylindrów, ma wtedy więcej zawojów, jest dużo bardziej skomplikowanym silnikiem,
to wtedy rzeczywiście zastąpienie go prostszym silnikiem czterocylindrową rzędówką mogłoby mieć jakieś znaczenie w kosztach eksploatacji. Ale pomiędzy silnikiem 2.0 i 2.5 no jest to tylko idiotyzm polskiego prawa, który sobie wymyślił, gdzie sobie ustawodawca wymyślił dawno temu, że będzie promował samochody małolitrażowe. Zresztą my nawet kiedyś mieliśmy w Polsce takie fabryki, na przykład FSM, fabryka samochodów małolitrażowych, albo FSO, fabryka samochodów osobowych. Prawda? No i oni sobie postanowili promować silniki małolitrażowe i powstał taki absurd prawny, że silnik 2,5 litra, który moim zdaniem jest dużo bardziej ekologiczny od niejednego silnika 1.4, obarczony jest akcyzą na powyżej 18%, to jest bodaj 18,6%. I to powoduje, że pół litra większy samochód z pół litra większym silnikiem kosztuje dużo więcej. Musiałbym jeszcze odnieść się do hałasu wewnętrzną, bo dziecko powiedziało, że nasza Mazda jest bardziej cicha. Co ja skwitowałem, że dziecku to chyba słoń na ucho nadepnął. Nie odczułem jakiejś wielkiej różnicy przy prędkości 130 km na godzinę pomiędzy tą Mazdą 2018 i swoją Mazdą 2017. Ja mówię oczywiście o rocznikach modelowych, nie mówię o roczniku produkcji samochodu, bo to tak naprawdę rocznik modelowy ma tutaj znaczenie. I nie wiem, czy to jest już ta wersja, w której się odłączają cylindry, bo wydaje mi się, że w tym silniku 2.0 się cylindry też odłączają, ale nie jest to w żaden sposób sygnalizowane. O, trochę mi się przesadziło z prędkością, bo tu jest tylko do 40. Ale ja też nie zauważyłem, aby ten samochód jakoś wybitnie mało spalał, gdy jechałem z włączonym tempomatem na drodze wojewódzkiej z prędkością 70 km na godzinę, ani kilometra na godzinę wolniej, ani kilometra na godzinę szybciej. Zobaczymy też, jak się ma paliwo. Paliwo pod Poznaniem kosztuje 4,24, to tutaj nie będziemy tankowali, bo w Poznaniu kosztuje 4,14 widziałem. Także dzisiaj będę musiał trochę tą maździuszkę dotankować, bo jej trochę tam paliwka ubyło. I będę musiał też dotankować. A to może tutaj dotankuję tą, bo nie będę już później miał gdzie. A tak głupio oddać samochód z niepełnym zbiornikiem, jak wziąłem z pełnym. Moje i wasze zdrowie. Przez te wszystkie procedury zrobienie kawy na Orlenie. To już nie jest szybka kawa, to już jest wyprawa, która trwa. No ja dzisiaj na Orlenie spędziłem celem 20 minut. Celem zakupu kawy i kupna 5 litrów paliwa, gdyż zamierzam oddać samochód z takim zbiornikiem, jakim wziąłem. Znaczy no trochę tam niestety ubędzie ze względów organizacyjnych. Dawno nie nagrywałem nic z tej perspektywy, to wykorzystam okazję, że ostatnie dni jeszcze bez pójścia do fryzjera mogę jakoś przyzwoicie wyglądać. Czy przyzwoicie, akceptowalnie. Jadę oddać tę oto piękną, nową maździoszkę do serwisu i wziąć swoją po wykonanej obsłudze. Nic się w niej nie zepsuło, ale była to duża obsługa po 120 tysiącach kilometrów. Na pewno na jej temat nakręcam jakieś nagranie, powiem, co trzeba było zrobić, ile to kosztowało i dlaczego, ale to nie będę mówił w tej chwili, bo w tej chwili to sam nie wiem. A w tej chwili, póki jeszcze mam możliwość, opowiem o wrażeniach z jazdy z tą oto Mazdą. Nie jestem w stanie jej tak jeden do jeden porównać do swojej, z tego względu, że u siebie mam jednak troszkę inny silnik i nie muszę go tak cisnąć, żeby uzyskać taki sam efekt. A nawet bym powiedział, że mogę go dużo mniej cisnąć i uzyskać dużo lepszy efekt. Jednak przy przyspieszaniu tutaj prędkości 120-130 km na godzinę te pół litra objętości skokowej silniku wolnosącym robią bardzo dużą różnicą.
i to jest odczuwalne, że ten samochód jest wolniejszy. To nie znaczy, że on jest nieprzyjemny, że nim się jakoś nieprzyjemnie jeździ. Nim się naprawdę jeździ bardzo fajnie, bardzo sympatycznie. Jeździ, no bo sam samochód, jak to się mówi, buda jest ta sama. To jest cały czas wygodny samochód, który ma bardzo fajne systemy wspomagania jazdy, na przykład asystenta pasa ruchu, tempomat adaptatywny. Tutaj chyba nawet w wersji z asystentem jazdy w korkach, która hamuje do 0 km na godzinę, ale przez te obostrzenia nie ma korków i nie miałem gdzie tego przetestować. Może mi się jeszcze uda, ale jak na razie nie miałem takiej możliwości. Przez to, że jest dosyć zimno, jest 31 marca, a temperatura wynosi teraz już, podniosła się 6 stopni Celsjusza, rano to ledwo 4 były, to też nie miałem jak przetestować wentylacji foteli. No działa, czuć, że coś tam ją chłodzi. Na pewno latem bym bardzo się cieszył z takiej funkcji, no ale teraz nie było mi to potrzebne. Panel do klimatyzacji bardzo mi się podoba, wnętrze jest ewidentnie odświeżone, widać, że jest to samochód taki bardziej współczesny. Większy ekran od nawigacji, to są rzeczy zdecydowanie na plus tej Mazdy. Dużo lepsze materiały wykończeniowe, albo może inaczej. Nie wiem, czy one są lepsze, bo nie jestem w stanie tego stwierdzić, bo jak? Nie jest to też najwyższa wersja wyposażenia Skydream, która ma m.in. skórę NAVPA, która jest już taką, no takim trochę lepszym materiałem, ale w dotyku sprawia wrażenie takiego samochodu dużo lepszej jakości. Podobnie zresztą jak nowa Mazda 3. Nowa Mazda 3 naprawdę, jeśli chodzi o jakość wykończenia wnętrza, spasowanie materiałów, takie dopasowanie wszystkiego, no sprawia naprawdę bardzo dobre wrażenie. Nie można powiedzieć, że jest to samochód gorszy niż Mazda 6, jest ona mniejsza. Ale tak przynajmniej nie miałem okazji jeszcze jeździć najnowszą trójką. Jeździłem trójką tej samej generacji, którą ma Mazda, nie jeździłem tą trójeczką najnowszą. Kilka razy popatrzyłem sobie na nią w salonie, ale jakoś nigdy nie było dane mi się nią przejechać tak dłużej. Ale Mazda uważam, że zrobiła dość duży krok naprzód, jeśli chodzi o jakość wykończenia wnętrza. Już ta moja Mazda jest całkiem fajna, ale ta jest naprawdę lepsza, przede wszystkim po szczycie kierownicy sprawia dużo takie przyjemniejsze wrażenie. Nie wiem, czy wynika to z tego, że ono jest jeszcze niezużyte, nie jest wyślizgane, czy jest to jakiś inny materiał, ale no przyjemniej, choćby kierownicy się przyjemniej trzyma. Jeśli chodzi o system rozpoznawania znaków drogowych, tak jak powiedziałem, ono rozpoznaje jakieś znaki, których nie rozpoznaje poprzednia wersja, na przykład znak zakaz wyprzedzania, ale teraz pokazał mi ograniczenie prędkości do 70 km na godzinę, które było tylko nad jednym pasem i był to pas zjazdowy z drogi ekspresowej. Ja oczywiście nie jadę 70, tylko około 120. No on mi pokazuje, że jadę zdecydowanie za szybko. I być może to wynika z tego, że nawigacja jest nieaktualizowana tutaj, bo na tym samym odcinku moja starsza Mazda mi takich bzdur nie pokazuje. Jeśli chodzi o hałas, starałem się to zmierzyć iPhone'em i porównam to w podobnych warunkach, jak będę wracał dzisiaj do swojej maździoszki. Miernik hałasu w iPhone'ie jest w żaden sposób niemiarodajny, to znaczy to, co on pokazuje tam, to są wartości losowe, ale no takie do końca losowe nie są, bo nie przywiązywałbym się do tego, że on pokazuje na przykład wartość 82 dB, być może to nie jest 82, tylko 75. Ale przywiązywałbym się do tego, że jeśli w jednym samochodzie pokazuje mniej, a w drugim więcej, to znaczy, że ten jeden jest bardziej głośny, drugi jest mniej głośny. I tylko tyle. Do wartości bezwzględnych, jeśli chodzi o aplikacje iPhone'owe do mierzenia natężenia hałasu, to bym się w żaden sposób nie przywiązywał. Z perspektywy osoby, która od 3 lat ma Mazdę 6 z przebiegiem 120 tysięcy km obecnie, nie zainwestowałbym po 3 latach i 120 tysiącach w nowy samochód, który jest tak naprawdę tylko odświeżoną wersją. Ale gdybym w tej chwili miał na przykład z jakiegoś powodu, na przykład szkodę całkowitej, wymienić swój samochód na nowy, albo gdybym na przykład miał już przejechane swoją Mazdą, nie wiem, przez te 3 lata bym zrobił powyżej 200 tysięcy km, no to na pewno zainteresowałbym się nową szóstką.
ale jednak raczej nie silnikiem 2.0. Jednak te 120 tysięcy kilometrów, które zrobiłem z silnikiem 2.5, z silnikiem o troszkę większej mocy, spowodowały jakieś przyzwyczajenie. I trudno byłoby mi teraz jeździć z silnikiem, który jest ewidentnie słabszy, szczególnie, że ten samochód też nie należy już do takich lekkich jak jego poprzednie generacje. A jeśli chodzi o spalanie, no ja nakręciłem bardzo długi odcinek, gdzie bardzo szczegółowo opisałem, jak mierzyłem spalanie w swojej Maździe. I muszę powiedzieć, że to, co mi się pokazuje chwilowo, na przykład na ustawionym tempomacie na prędkości 115 czy 130 km na godzinę, znaczy 135, czyli 130 mniej więcej tutaj, to są bardzo zbliżone wyniki, to znaczy przy jeździe ze stałą prędkością 130 km na godzinę, tam 135 ustawione na liczniku, nie wiem dokładnie, jaki tutaj jest przelicznik pomiędzy prędkością wskazywaną i prędkością rzeczywistą, to jest mniej niż pół litra różnicy, jeśli mówimy o jeździe ze stałą prędkością. Czyli tak jak ja wpadam na autostradę, nie wiem, niestety nie miałem dzisiaj możliwości przejechania się po autostradzie, żeby tak osiągnąć prędkość w zakresie 140-150 km na godzinę, czyli w takim zakresie prędkości autostradowych. Ale myślę, że to naprawdę nie jest duża różnica w spalaniu i że jedyną rzeczą, która może przekonywać do silnika 2.0, to jest niższa początkowa cena zakupu. Dalej w kosztach eksploatacji raczej się to nie zwróci. Znaczy nie zwróci, no raczej dużo gorsze wrażenia z jazdy nie będą, ta cena nie zrekompensuje dużo gorszych wrażeń z jazdy, to znaczy ta różnica w spalanym paliwie, różnica w cenie tego paliwa, nawet licząc, że paliwo kosztuje 5 zł za litr, a nie 4,20 tak jak teraz, nie zwróci nam tej różnicy w komforcie. O, dojeżdżamy do Poznania, to już paliwo po 4,19, tam było 4,24. Inna perspektywa, iPhone, gdyż rozładowała mi się kamera. Tak jak powiedziałem, ja nie planowałem dzisiaj cokolwiek kręcić i nie naładowałem kamery. To tak bardzo spontanicznie wyszedł ten film, bo pojechałem do serwisu. Kamerę akurat miałem, bo ją często włożę w samochodzie. I patrzę, dostanę nową maździoszkę 2018. No to dlaczego by nie skorzystać z okazji i nie powiedzieć coś o tym samochodzie, ale nie planowałem tego zrobić, nie miałem naładowanej kamery do końca i się niestety w trakcie nagrania rozładowała. Odruchowo oczywiście zapomniałem, że tu jest asystent jazdy w korkach i wyłączyłem tempomat na dojeździe do czerwonego światła i nie sprawdziłem, czy on sam zahamuje. Poprawię się i na następnych światłach postaram się tak jechać, żeby coś stało przede mną i będę mógł opowiedzieć, czy to działa, czy nie działa i czy mi się podoba. Na przykład w Fordzie Fusion mi się to bardzo podobało. Uwaga! Samochód się zatrzymał do zera na światłach. Pięknie. I muszę wam powiedzieć, że zrobił... Okej, pan zadzwonił, że maździoszka jest gotowa, znaczy będzie gotowa za 20 minut do odbioru. Samochód się zatrzymał na światłach samoczynnie, miał uzbrojony tempomat na tam 50 km na godzinę. Zrobił to w sposób dużo bardziej przyjemny niż Ford Fusion. Także tutaj naprawdę jestem zadowolony z tego, jak ten samochód jeździ. Powiedziałem, że przyjemny, dlatego, że nie zrobił tego gwałtownie i nie było takiego momentu, gdzie ja miałem wątpliwość, czy on się na pewno zatrzyma. Wyhamował się tak delikatnie, jak zrobiłbym to ja. Znaczy aż tak delikatnie nie, bo ja bym pewnie to zrobił w sposób trochę bardziej eko, ale tak jakby to zrobił przeciętny kierowca. Nie było czegoś takiego, że na przykład podjeżdża i gwałtownie hamuje, albo że hamuje dużo wcześniej, zupełnie niepotrzebnie. Było to takie bardzo spokojne zatrzymanie, że na przykład, nie wiem, telefon i teraz znowu dojeżdżamy. O, takie na przykład, że telefon nawet się nie zawahał. To znaczy, nie zawahał, że telefon nawet nie zachwiał się. Telefon, który stoi bez żadnego holdera, się nie zachwiał. Takie to było ładne zatrzymanie się. Bardzo mi się to podoba. I teraz samochód przede mną rusza, naciskam przycisk resume. I przyspiesza. I bardzo ładnie też przyspiesza, tak naturalnie, nie za szybko, nie za wolno, ale tak myślę, że chyba nawet bardziej żwawo niż obecna Mazda, więc też ten system, jeśli chodzi o ten algorytm tempomatu, myślę, że jest on bardziej dopracowany.
W związku z tym, że mamy jeszcze 20 minut do odbioru samochodu, to pojedziemy sobie jeszcze kawałek na trasę. No bo po co mam stać w miejscu i się nudzić, jak mogę przejechać się i zobaczyć, jak ten samochód jeździ. Padały też u mnie na YouTubie często w takich komentarzach, że ja tak jadę po Maździe, że jak jestem z niej tak niezadowolony, to żebym ją zmienił. A ja nie wiem, z czego to się bierze, czy ja naprawdę jestem z tego samochodu tak niezadowolony. Ostatnio nawet to jeden z użytkowników zauważył i napisał mi komentarz: wreszcie wróciłeś na nagrywania, bo dzięki twoim filmom kupiłem Mazdę. Nie rozumiem, dlaczego ludzie piszą, że ty po niej jedziesz. Ja nie jadę po Mazdzie, ale ja staram się możliwie, trudno jest być obiektywnym, mówiąc o samochodzie, którym się jeździ na co dzień, ale staram się taki być, staram się możliwie obiektywnie wyfunkować to, co uważam, że w tym samochodzie jest złe albo mi się nie podoba. To jest takie trochę subiektywne, spadła kamera. Zrobiłem to dlatego, że chciałem zobaczyć, jak ten samochód się w takiej sytuacji zachowa, czyli czy on będzie hamował przed przeszkodą nieruchomą. I zaczął ewidentnie hamować, ale też zaczął piszczeć, tak jakby to zrobiła zresztą moja Mazda, i pokazał na wyświetlaczu HUD bardzo ładny napis hamuj. I nie ryzykowałem i nie sprawdzałem, czy on na pewno wyhamuje do zera, no i mu oczywiście pomogłem, bo nie chciałbym tego nie swojego samochodu rozwalić. Ale jego reakcja była moim zdaniem dosyć poprawna, dlatego że wykrył nieruchomą przeszkodę i rozpoczął przed nią autonomiczne hamowanie do takiej prędkości, że nawet gdybyśmy w ten samochód uderzyli, no to myślę, że nikomu na pokładzie nic by się nie stało. Tak jak teraz, jedziemy, z daleka było widać czerwone światło, a gość przede mną, zamiast przygotowywać się do hamowania, to on jeszcze przyspiesza. No i wtedy jak taki samochód jedzie, jak ja jadę z tempomatem adaptatywnym i nie podejmę żadnej interwencji, bo chcę zobaczyć, jak on się w takiej sytuacji zachowa, no to siłą rzeczy ta Mazda też przyspieszała. A było czerwone światło. Także najpierw przyspieszała, a później dosyć mocno hamowała. Zrobiła to bardzo poprawnie, nie było czuć jakiegoś zagrożenia dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Za światłami było ograniczenie do 70, a następnie do 60 km na godzinę. Przed światłami było tam do 100, później do 70. Ja miałem ustawiony tempomat na 100. No i oczywiście jak samochód ruszył spod świateł za innymi, no to zaczął się rozpędzać powyżej dozwolonej prędkości i konieczna była moja interwencja. Musiałem tą prędkość manualnie zredukować. Gdyby mieć takich kierowców, których nie wiem dlaczego nazywa się złośliwie regulatorami prędkości. Mi się tacy kierowcy bardzo podobają, czyli tacy, którzy by jeździli z maksymalną dozwoloną, to można by się ich tym tempomatem adaptatywnym uczepić i po prostu samochód by sobie jeździł z taką prędkością, z jaką oni, jakby tak ktoś ładnie zwalniał, ładnie przyspieszał, zawsze do maksymalnej dozwolonej, to tylko kawka, prawda? Ja OLED nie reklamuję, OLED nie płaci za pokazywanie tego kubka. Ale lubię kawę z automatem OLED bardzo. Kawka, gazetka. Nic więcej nie można by nie robić. Niestety kierowcy są zazwyczaj najwani. Wykonują takie małe ruchy na drodze zupełnie bezsensowne, jak na przykład przyspieszają, widząc, że 200 metrów dalej jest czerwone światło. I to wymaga, że tak się nie da jeździć, że trzeba cały czas podejmować jakieś manualne interwencje. No nic, zbliżamy się do serwisu, będę musiał ten film nieźle pociachać. Przejechałem z ścieżką 95 km, zanim dojadę do serwisu, no to będę miał niesamową serdeczkę. Czyli można powiedzieć, że zrobiłem taki szybki teścik porównawczy na dystansie 100 km. Nie no, droga z ograniczeniem do 70 km na godzinę, który zwalnia do 30 na prawym pasie i zmienia z tą prędkością pas ze skrajnego prawego na skrajny lewy do skrętu w lewo, czyli trzy pasy musi przejechać. Przecież ludzie naprawdę nie potrafią jeździć po drogach, które mają więcej niż jeden pas ruchu w jedną stronę. Jest ograniczenie do 70, jadę 77. Próbuję zmienić pasy z lewego na prawy i nie jestem w stanie tego zrobić, bo wszyscy mnie wyprzedzają prawym pasem. I później czasami na filmach słyszę, tam gdzie mam obraz z kamery do przodu, że ja jeżdżę ciągle lewym pasem. Często jest tak, że ja bym chciał jechać prawym pasem, ale nie jestem w stanie zmienić pasa na prawy. Bo bym musiał popełnić wykroczenie polegające
polegające na wymuszeniu pierwszeństwa przy zmianie pasa ruchu. Niestety tak długo jak kierowcy nie nauczą się jeździć zgodnie z prawem, to jakakolwiek jazda autonomiczna będzie bardzo trudna, bo trudno będzie napisać algorytm, który będzie przewidywał to, że inni jeżdżą niezgodnie z prawem. Na dziś się żegnam. Dojechałem właśnie do Voyagera oddać maździoszkę jedną i wziąć maździoszkę swoją.